Jest taka formacja polityczna na dzisiejszej scenie. Ta formacja, która oszustwem narodowym osiągnęła ten wynik. Ta formacja śmie się odwoływać do etosu żołnierzy wyklętych. A ta formacja w stosunku do nas, do państwa, do polityków wyklętych próbowała nas uciszyć, próbowała nas zagłaskać, próbowała nas wyizolować z tego społeczeństwa. Jak wy, Prawo i Sprawiedliwość, dzisiaj się czujecie? Gdy nas odrzucił! W imieniu polskich rolników dziękuję Bogu, dziękuję polskiemu społeczeństwu, narodowi, dziękuję wam, rolnikom. I zapewniam was, że te wyniki polskiego stronnictwa ludowego i nasze wyniki, jeśli chodzi tam, gdy faktycznie dotrą do naszych komisji wiejskich, rolnicy tam się zgłaszczą. Rolnicy polscy mają wreszcie reprezentację. Wiecie co? Jak mi jest to niezwykle miło ogłosić, bo czas tej demagogii, populizmu się skończył. Polskie rolnictwo to wielka dobroć, to gospodarka. Konfederacja jest reprezentacją.